Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj serdecznie zapraszam na przepyszne i bardzo szybkie ciasto czekoladowe z rodzynkami. To znaczy w mojej dzisiejszej wersji będzie to ciasto z rodzynkami, ale rodzynki spokojnie można podmienić na dowolne ulubione suszone owoce typu morele czy suszone śliwki, które pasują nam do ciasta czekoladowego, czy inne ulubione bakalie, także same orzechy. U mnie dzisiaj rodzynki, ciasto będzie bardzo proste i szybkie. Jeśli Wam się spodoba, to gorąco zachęcam do wypróbowania przepisu, a znajdziecie go jak zawsze na www.skutecznie.pl. No to zaczynamy. Zaczynam od namoczenia rodzynek. Garść rodzynek zalewam gorącą wodą bądź ciemną, mocną herbatą, bądź na przykład alkoholem, jeśli to jest ciasto w wersji dla dorosłych. Bardzo dobrze sprawdzi się rum czy po prostu wódka. I rodzynki odstawiam na bok, niech sobie nasiąkają, a ja szykuję ciasto. Ciasto to zazwyczaj szykuję w garnku takim większym, dlatego że najpierw muszę stopić składniki, no i dzięki temu nie brudzę kolejnych naczyń. Zatem taki większy garnek, do którego dodaję kostkę masła, taką standardową 200 g. Składniki odmierzam szklanką o pojemności 200 ml i do masła dodaję teraz pół szklanki mleka, dwie szklanki cukru białego lub brązowego. Dzisiaj biorę biały, ale z brązowym to ciasto wychodzi także bardzo dobrze. Cztery takie solidne łyżki ciemnego, mocnego kakao. I wszystkie te składniki podgrzewam teraz, cały czas mieszając, do całkowitego połączenia się masy. Idzie to raz, dwa, tak to wygląda. I z tej masy odlewam teraz niewielką ilość, mniej więcej pół szklanki, a resztę zostawiam do ostudzenia. Ja po prostu wstawiam ten garnek do miski z zimną wodą bądź do zlewu z zimną wodą, a w czasie, kiedy ta masa stygnie, przygotuję keksówkę. Wykładam ją papierem do pieczenia. Jak prosto i sprawnie wyłożyć blaszkę papierem do pieczenia, pokazuję w osobnym filmiku. Link oczywiście podam. Gotowe? Blachę odstawiam na bok i wracam do ciasta. Mam tutaj cztery całe jajka. Rozbijam je teraz na żółtka i białka, ale tak, żeby do białek nie dostał się ani skrawek żółtka, dlatego że za chwilę będę je ubijać. Dodaję do nich szczyptę soli i ubijam na sztywno. Mikserem na wysokich obrotach. 2-3 minuty i powinno być dobrze. Piana powinna być sztywno ubita, tak żeby uniesiona trzepaczkami miksera stawała w taki czubek. Jest w porządku, odstawiam na bok. I na tym etapie rozgrzewam już piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Zanim się rozgrzeje, ciasto będzie gotowe. I zaglądam do garnka, masa ładnie ostygła. Dodaję tutaj 4 żółtka. Dwie szklanki mąki. Biorę pszenną typ 500, sprawdzi się także 450. Półtorej łyżeczki proszku do pieczenia i można dodać także ulubiony aromat bądź ekstrakt do ciast. Ja dodam ekstrakt waniliowy, tyle ile zazwyczaj dodajecie do ciast, tak żeby czuć było ten zapach. W dzisiejszej wersji biorę wanilię, ale bardzo dobrze będzie pasował także tutaj aromat rumowy, migdałowy, generalnie taki, który lubicie do ciast czekoladowych. Całość dokładnie miksuję, starannie, żeby rozprowadzić wszystkie składniki. A następnie dodaję tutaj pianę z białek i delikatnie mieszam, łącząc pianę z ciastem. Najlepiej łopatką lub mikserem na najniższych obrotach. Starannie tak, żeby nie pozbawić tej masy powietrza, żeby jej nie odpowietrzyć. I na koniec dodaję rodzynki bądź inne wybrane bakalie. Ja rodzynki odsączam przez sito, a następnie przypruszam mąką. Dzięki temu łatwiej rozprowadzą się w cieście. Mieszam i ciasto jest gotowe. Można przekładać do wyłożonej papierem do pieczenia keksówki. Keksówkę wstawiam do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół przez jakieś 60 minut. Tak naprawdę każdy piekarnik piecze nieco inaczej, więc pod koniec pieczenia warto uważnie obserwować i elastycznie zdecydować o przedłużeniu bądź skróceniu czasu pieczenia. U mnie trwa to mniej więcej 60 minut i jest dobrze, ale znam piekarniki, gdzie to ciasto musiało piec się nawet 10 minut dłużej, więc czasami trwa to nawet 70 minut. Zależy to od blachy, od piekarnika, trzeba obserwować. Ciasto jest gotowe, kiedy wbity w nie pod koniec pieczenia patyczek po wyjęciu jest suchy. Tak to wygląda, w kuchni pachnie wspaniale i wyjmuję ciasto teraz z piekarnika i zostawiam do ostygnięcia. Ja na czas stygnięcia wyjmuję z blachy bardzo ostrożnie i zostawiam do stygnięcia poza keksówką. Wykładam po prostu ciasto na metalową kratkę, raszkę, ruszt, żeby w ten sposób stygło. I kiedy ostygnie, delikatnie odchylam papier i wracam do tej odłożonej wcześniej masy czekoladowej. Lekko ją podgrzewam i kiedy już jest taka płynna, ale nie gorąca, polewam nią równomiernie z wierzchu całe ciasto, rozprowadzam
Można posypać płatkami czekoladowymi bądź rodzynkami. Ja zostawiam tak jak teraz widać i zostawiam do całkowitego ostygnięcia. Kiedy zastygnie, wygląda tak. Ciasto jest gotowe, można porcjować i podawać. Jak sami widzieliście, ciasto jest bardzo proste i sprawne do przygotowania, więc gorąco zachęcam Was do wykorzystania tego przepisu i mam nadzieję, że będzie Wam smakowało co najmniej tak, jak nam smakuje. Smacznego!